Dobry wieczór Państwu. Jak zawsze o tej porze zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest dr Alicja Paczowska-Hałkę, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Delegatura IPN w Bydgoszczy. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Pani doktor, dziś w dniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przytaczany jest dość często cytat: chcieli nas zakopać, a nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. Jaką rolę w Pani ocenie pełni ten dzień? Myślę, że rzeczywiście to się tak można nawiązać nawet do Ewangelii, że dopiero ziarno rzucone w ziemię przynosi plon i to przynosi plon obfity. Starano się poprzez śmierć ludzi, którzy byli niewygodni, zniszczyć wrogów, ale też zatuszować pewną prawdę, że w Polsce został wprowadzony system nie drogą demokratyczną, tylko narzucony. I myślano, że jak się to przemilczy, to nie się będzie. Uda. A tymczasem jednak czas robi swoje i dzisiaj odnajdujemy tych, którym kiedyś zakneblowano usta i zastrzelono. Czas robi swoje, ale też jest opinia, że ten dzień, cytuję, buduje wspólnotę wielopokoleniową, która umiłowała niepodległość. Zgadza się Pani i z tą opinią? Tak, rzeczywiście. Ciągle duże zainteresowanie problematyką podziemia niepodległościowego jest wśród najstarszego pokolenia, które odchodzi, bo to byli ich bracia, siostry, mężowie i tak dalej, ale również to zgłodniałe prawdy najmłodsze pokolenie i wrażliwe na dobro i zło, na sprawiedliwość i niesprawiedliwość, na prawdę i kłamstwo, też chętnie sięga po te tematy, szukając takiej tej prawdziwej historii, niezakłamanej i od maleńkości, że tak powiem. To potem jest przekazywane od dziadka do syna i tak dalej, do wnuka. A ta historia jest taka, że po skończeniu wojny w 1945 roku żołnierze, którzy nie zgadzali się z nową okupacją, tym razem sowiecką, byli wtrącani do więzień. Bardzo źle się z nimi obchodzono, mordowano ich. Co do tej pory przyniosły prace poszukiwawcze choćby na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy? Udało się odnaleźć w dokumentach potwierdzenie, że przynajmniej kilkadziesiąt osób, które zmarły w więzieniu na Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy lub w jakichś niewyjaśnionych do końca okolicznościach w innych więzieniach, w Inowrocławiu, w Potulicach, nawet w Koronowie, trafiały potem ich szczątki na cmentarz przy ulicy Kcyńskiej, który wówczas był właściwie takim szczerym polem, mówiąc wprost. Udało się już tym zapiskom takim bardzo enigmatycznym, typu nieznany mężczyzna przywieziony z więzienia, nadać imię i nazwisko i trwają prace już takie, powiedzmy, poszukiwawcze, ziemne, żeby dokładnie ich odnaleźć, przeprowadzić ekshumację, a potem uroczysty pogrzeb. Kilkanaście osób zostało już ekshumowanych, z tego mamy zidentyfikowanych, jeżeli chodzi o cmentarz przy ulicy Kcyńskiej, trzech, ale trzeba pamiętać również, że mieszkańcy naszego regionu ginęli również w innych więzieniach i mamy następnych czterech zidentyfikowanych, którzy zginęli na przykład w więzieniu na Mokotowie. Na Kcyńskiej kiedy prace się rozpoczną ponownie, bo zapowiada je Pani? Tak, 18 marca rozpoczniemy kolejny dwutygodniowy etap poszukiwań na Kcyńskiej. Tym razem mam nadzieję, że uda nam się już dotrzeć do mogiły ośmioosobowej, w której spodziewamy się żołnierzy z grupy Jędrusia, która działała w powiecie wyżyskim, ale również chcemy dokonać ekshumacji w miejscach, w których spodziewamy się pojedynczych, konkretnych więźniów, między innymi Mariana Olejniczaka, który został stracony w 1949 roku, między innymi Władysława Bieleckiego, pseudonim Mikołaj, który został stracony w 1952, Władysława Tometczaka, który jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego trafił do więzienia za krytykowanie ustroju i zmarł niby śmiercią naturalną w Potulicach. Również ich szczątki podejmiemy i wspólnie z tymi już
identyfikowanymi albo z tymi, którzy są w trakcie identyfikacji, czyli są poddani w tej chwili badaniom genetycznym, zostaną pochowani na kwaterze, którą wspólnie utworzymy. Myślę, że na pewno w tym roku, jeszcze nie znamy daty. Jak lokalizuje się takie mogiły? To jest bardzo żmudna praca i długotrwała, jak widać. Tak, rzeczywiście nie jest to łatwe, tym bardziej, że często w tych miejscach już są groby, nagrobki kolejnych osób, które były tam chowane w latach 80. Musimy prowadzić negocjacje z tymi rodzinami, prosić ich o zgodę. Reakcje są różne, czasami takie bardzo pozytywne, że tak, ja też miałem osoby, które straciłem w czasie II wojny i rozumiem, że trzeba tego żołnierza konkretnego odnaleźć i podjąć, ale są też osoby, które, dla których to jest zbyt trudna decyzja, żeby zgodzić się na to, żeby zdjąć ten pomnik, a zwłaszcza kiedy to by się wiązało jeszcze z ekshumacją tej bliskiej osoby, więc nie zawsze otrzymujemy na to zgodę. Mamy takie sytuacje na terenie naszego województwa, że niestety rodziny odmawiają i wtedy my w zasadzie mamy związane ręce. Musimy, że tak powiem, mimo zaawansowanych prac, mimo posiadania już materiału genetycznego i tak dalej, się poddajemy lub możemy też przekazać sprawę do prokuratora. To też jest jakieś tam wyjście. A tak się zdarzało? Do tej pory nie korzystaliśmy z tej ostateczności, ale niewykluczone, że w tym roku taka sytuacja może nastąpić. I to jest wtedy łatwiejsze, kiedy te osoby są rzeczywiście już zrehabilitowane i właśnie przez sądy uznano, że ich działalność rzeczywiście była na rzecz niepodległości. Pani doktor, ekshumacja to jedno, ale identyfikacja także następuje. W jaki sposób? W tym momencie, kiedy staramy się, dążymy do tego, żeby w momencie podjęcia szczątków już mieć kontakt z rodziną tej osoby, której spodziewamy się tam znaleźć, już jest pobrany materiał genetyczny i kiedy te szczątki zostają wydobyte, przekazany to ten materiał porównawczy jest do, na przykład do Instytutu Genetyki w Bydgoszczy. Tutaj profesor Grzybowski jest dla nas wielkim wsparciem. Robi to szybko i bezbłędnie. W każdym razie wygląda to tak, że wtedy po prostu porównują już specjaliści od tego i potwierdzają lub na przykład proszą o dodatkowy materiał, bo jeżeli to są dalsi krewni, to trzeba czasami mieć nie tylko materiał od wnuka, ale również od wnuczki albo siostrzenica, bratanica. No, wtedy czasami potrzebujemy więcej tego materiału, żeby mieć stuprocentową pewność, że ta osoba jest tą osobą i można jej później na jej mogile napisać właśnie jej prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, nazwę organizacji, w której działał. Z drugiej strony jeszcze spójrzmy i na taki aspekt. Żołnierze wyklęci przeciwstawiali się władzy sowieckiej, ale też pojawiają się opinie, że wśród tych żołnierzy znajdowali się i tacy, którzy popełniali zbrodnie wobec ludności cywilnej. I tutaj choćby przykład wsi Wierzchowina, Mieczysław Pazderski, pseudonim Szary, 45 rok, zginęło wówczas 196 osób, mieszkańców tej wsi. Jak tutaj odnosić się do takich opinii? To znaczy w każdej społeczności jest również margines ludzi, którzy nie kierują się najwyższymi wartościami, ale mają swoje ukryte cele i również w tych środowiskach, tych organizacjach takie osoby istniały. Pani przywołała akurat taką akcję, że ja na przykład wiem, że na Akcyńskiej leży człowiek, który brał udział w tej akcji, ale właśnie z tego powodu, że jest bardzo prawdopodobne, że ma krew na rękach, niewinną krew na rękach. Ja absolutnie nie podejmuję się ekshumacji tego człowieka, jego poszukiwań rodziny. W tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z osobami, które owszem zmarły, czy zostały stracone w więzieniu, ale prowadziły działalność typowo rabunkową, czy przypisuje im się współpracę z gestapo, no to wtedy te szczątki zostają. One jakby, dlatego to jest takie trudne, że w tym momencie, jak ja już podejmuję decyzję, tak, kopiemy, to ja muszę być pewna, że ten człowiek na to zasługuje. Że rzeczywiście jego działalność, on nie musi być święty.
bo to jest, natomiast motywy działania tego człowieka, to czym on się kierował, to wynikało z tego, że rzeczywiście robił to dla Polski, dla tej wolnej przede wszystkim od okupacji sowieckiej. Edukuje pani młodzież także w szkołach. W jaki sposób pani trafia do tych młodych ludzi? Myślę, że z tym jest tak, że prawda jest najbardziej ciekawa. Jeżeli ja bym stanęła przed młodzieżą i właśnie zaczęła, że tak powiem, uprawiać hagiografię i opowiadać im, że oni byli tacy nieskazitelni i w ogóle super, a nie powiedziała o tych przypadkach, że było też inaczej, że w grupie był taki czy inny człowiek, to nie przemówiłabym do młodzieży. Oni wiedzą, oni są otwarci naprawdę. Jeżeli się mówi im prawdę, to ich pociąga. Jeżeli się zaczyna ściemniać i nawet w drugą stronę, jeżeli kiedyś mówiono o tym podziemiu bardzo źle i krytycznie i kłamliwie i teraz poszłoby się w drugą stronę, że oni byli naprawdę wszyscy na ołtarze, to na pewno by ich nie pociągnęło. Ale jedno jest pewne, że żołnierzy wyklętych i obecnie młodych ludzi łączy bunt i wiek. Tak, bunt i wiek na pewno i taka wrażliwość na dobro i zło. A jak historycy wspomagają te działania, o których mówimy, w kierunku wykrycia chociażby tych mogił żołnierzy wyklętych, bo głównie tym tematem zajmuje się IPN? Rzeczywiście, jak do tej pory, może właśnie dlatego, że ciągle to jest traktowane jak temat kontrowersyjny, pracownicy uniwersytetów, również w naszym regionie, bardzo niechętnie, sami zupełnie, nie? Co najwyżej zgadzają się na podjęcie takich tematów w pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej na przez forumie młodych. Natomiast nie podejmują badań naukowych, o tak bym powiedziała. Czasami zajmują jakieś stanowisko na konferencjach, uczestniczą w naszych spotkaniach, ale nie prowadzą, ten temat nie jest dla nich z różnych pewnie względów atrakcyjny i nie podejmują badań, rzadko. Naprawdę jednak to młodsze pokolenie, nieskażone tamtym ustrojem, dużo łatwiej w to wchodzi i chce coś ustalić. Pisze historię oddziałów, biografię konkretnych partyzantów, natomiast ludzie związani stricte ze środowiskiem naukowym, historycznym bardzo rzadko. Dlaczego tak się dzieje, dopytam? Jak pani sądzi? Ja myślę, że właśnie to jest też trudny temat, naprawdę trudny. Część tych ludzi właśnie utytułowanych jednak no, kształciła się w innym systemie i to może trochę zostało. Tak myślę, że taka skaza, a może jednak oni mają to i tamto na sumieniu i to wymaga bardzo długiej, takiej żmudnej teraz pracy, żeby to odkręcać i pokazać, że tak, taka sytuacja miała miejsce, takie wydarzenie miało miejsce. Tam zginęła kobieta niewinna, żona powiedzmy pana wójta, ale poznać, dlaczego do tego doszło. Czy celem tego człowieka, który do niej strzelił, było rzeczywiście, nie wiem, morderstwo, rabunek i tak dalej, nie? Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, stąd nasz gość, państwa i mój, pani dr Alicja Paczowska-Hałkę, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Delegatura IPN Bydgoszczy. Dziękuję bardzo za przybycie. Zapraszam na 19 jak zawsze. Do zobaczenia.